Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. W tym odcinku chciałabym pokazać Wam, jak zmyć brud z naszej szczoteczki, a właśnie taki osad, który osadza się na naszej szczoteczce. Więc co będzie nam potrzebne? Ta szczoteczka, woda. Ja mam w kubeczku wodę. Jak coś, żeby po prostu. Że jak pójdę do łazienki, to żeby po prostu te szumy z kranu mi nie przeszkadzały. Pumex, ja mam taki. I mydło, ja mam mydło do rąk z Safiny i to jest oliwkowe. No i co na początku musimy zrobić? Wziąć naszą szczoteczkę i pomoczyć w wodzie, żeby po prostu była namoczona. Taka wilgotna i również pumeks wziąć i też pomoczyć w wodzie. Następnie na pumeks wziąć troszeczkę płynu naszego i po prostu wyszorować szczoteczkę. Oczywiście za pierwszym razem to nie zejdzie, ale moi drodzy, to naprawdę schodzi. Jeżeli będziecie widzieć, moi drodzy, no po prostu taki brud, to jak to zauważycie, to nie smućcie się, bo to właśnie dobra droga. Bo to właśnie schodzi, właśnie jak macie takie brudne plamy i to właśnie schodzi, moi drodzy. I od razu mówię Wam, że to nie zejdzie, po prostu trzeba do tego czasu, po każdym ząbkowaniu, po każdym myciu ząbków możecie sobie tą metodę zastosować. A naprawdę mówię Wam, to zejdzie. Jak widzicie, ja mam tak mało już. I tak, jeżeli będziecie widzieć, że ta Wasza szczoteczka robi się jakieś takie, no nie wiem, coś się zmywa, to nie przykładajcie za mocno, bo nie chcę, żeby Wam się szczoteczka zniszczyła. Mi tutaj się jakby trochę pogufrowało, to znaczy, że za mocno dociskałam, ale myślę, że to nie przeszkadza w niczym. No i po prostu tak ten zabieg przebiega. Myślę, że się odcinek spodobał, bo to miał być taki krótki, niedługi odcinek. Właśnie. Napiszcie po komentarzach, czy macie też swoje sposoby. Ja ten sposób jakoś tak wymyśliłam, nie czytałam o tym, więc jakoś tak wymyśliłam, jakoś mi się tak do głowy przyszło i naprawdę to skutkuje u mnie. Zapytajcie, czy po prostu zapytajcie o coś w komentarzu, możecie pytać, ja Wam odpowiem. I tak, jeszcze jedna wiadomość, więc jak będzie 10-15 subskrypcji na moim kanale, zamawiam fasolki wszystkich smaków i robię to z moimi koleżankami. Taki challenge'ik i może z moją siostrą. Zobaczymy, jak moja kamera mnie obejmie nas. Dobra, więc nie będę tak dużo gadać, więc dziękuję za odcinek. Jeżeli się spodobało, dajcie łapkę w górę i suba. Jak zaskutkowało, napiszcie w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna. Cześć.